Dzień dobry, kochani. Dzisiaj witam się z wami takim pięknym śniadankiem. Słuchajcie, mam paróweczki z kurczaka, buratę, oliwę z białej trufli, płatki chili, ogórek małosolny. Tak, słuchajcie, cały czas zajadam te ogórki małosolne, są kapitalne. Pomidorek i będę niedługo też robiła sobie smoothie. Właśnie dodam sobie pewnie imbir, grapefruit, pomarańcze, szpinak, to co wczoraj. Może trochę ananasa, mango, no zobaczymy. W każdym bądź razie, słuchajcie, zabieram się za śniadanko. Takie fajne, lekkie połączenie. I witam się z Wami w kolejnym vlogu. Przełożyłam sobie właśnie, słuchajcie, ogórki do takiej miseczki. Zaraz je zamknę. I z dwóch paczek zostało nam tyle. Wczoraj powiem Wam, że z Nelcią, jak się dorwałyśmy do tych ogórków. W ogóle Nel jest taką osobą, która bardzo, ale to bardzo lubi ogórki i kiszone, i zwykłe, ale kiszone to są jej ulubione. No i też zajadała się wczoraj tymi małosolnymi, także zaraz biorę już pokrywkę, gdzieś tutaj jest, no i chowam do lodówki, ale powiem Wam, że ja w ogóle lubię i ogórki małosolne, które są, wiecie, tak tylko co dopiero zrobione, ale też lubię, jak już są takie, wiecie, lekko kwaśne, także ogólnie przepadam za ogórkami. O, zapach. Fenomen, fenomen po prostu. Piękne słoneczko, świeci od rana, bardzo fajnie, miło i przyjemnie. Słuchajcie, ja sobie zrobiłam właśnie wodę, zwykłą, czystą wodę, moi drodzy, tutaj mam. I zaraz doleję sobie do tej wody właśnie ten imbir z cytryną. Po otwarciu zawsze trzeba trzymać w lodówce i powiem Wam, że ja po prostu uwielbiam. Ten imbir tutaj mi tak fajnie gra. Cytryna jest, powiem Wam, tak, mniej wyczuwalna. Natomiast imbir jest dość mocno wyczuwalny i smakuje to naprawdę dobrze, smakuje to naprawdę fajnie. Bardzo specyficzny smak, lekko taki ostry, pikantny, no wiecie, tak jak imbir, prawda? Także zrobiłam sobie wodę, bo zaraz sobie troszkę porozmawiamy, a jak skończymy rozmawiać, będę robiła zupę w Thermomixie. Nie wiem, czy Wam wspominałam, chyba Wam o tej zupie wspominałam, także zrobimy sobie zupę i zrobię sobie też smoothie. Takie, wiecie, zdrowe, dodamy sobie mrożone mango, dodamy sobie ananasa, wodę, trochę szpinaku, mam jeszcze właśnie tego czerwonego grejpfruta, także myślę, że będzie taka moc witamin i postanowiłam, że jak najwięcej takich smoothie, takich zdrowych koktajli chcę po prostu pić. Dobrze, żeby było to codziennie, jeśli się nie uda to codziennie, to przynajmniej co drugi dzień. Dobrze, słuchajcie, czasem tak jest, że czy to pieski tutaj, oczywiście chciałabym jeszcze powiedzieć, że słońce cały czas świeci, przestaje świecić, więc raz może być troszeczkę ciemniej, raz może być troszeczkę jaśniej, naturalna kolej rzeczy. Pieski sobie leżą tutaj na narożniku, Lileczka rzecz jasna chrapie, Śnieżka troszkę mniej, także jak ktoś się zawsze śmieje, ogląda na słuchawkach, no to ma takie efekty, słuchajcie, specjalne, takie efekty dodatkowe. Dobrze, o, teraz widzę, że słoneczko zaszło i nastała ciemność. Mamy tak, że czasem pojawia się, słuchajcie, no co po niektórzy, ja tak na przykład mam, że od czasu do czasu pojawia się u mnie miłość od pierwszego wejrzenia. I czy to chodzi na przykład o ten szlafrok, którego jak jeszcze nie miałam i zobaczyłam tylko na stronie internetowej, to się zakochałam. Czy jak chodzi w ogóle o jakiś ciuch, czy na przykład o perfumy, czy o jakiś kosmetyk, wiecie, miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego zastosowania coś kliknęło. Wczoraj pokazywałam Wam moje nowości z La Rose, moje nowości z koreańskiej pielęgnacji i pokazywałam Wam tą esencję z wyciągiem z róży, różą damasceńską, w postaci takiej mgiełki z kolagenem i mówiłam Wam o tym wczoraj, że będę chciała przetestować i słuchajcie, przetestowałam wczoraj wieczorem i po prostu zrobiła się miłość od pierwszego wejrzenia. Stosowałam wieczorem, stosowałam rano i nawet słuchajcie, zrobiłam sobie tutaj screena z La Rose, żeby Wam bardziej przybliżyć i powiedzieć, o co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi, słuchajcie, z tą mgiełką. Także już Wam tutaj mówię. To jest, słuchajcie, dwufazowe serum w mgiełce. O tak, to serum jest wzbogacone wodą z kwiatów róży damasceńskiej i kolagenem. I to serum fajnie nawilża skórę od zewnątrz, poprawiając elastyczność skóry, poprawiając zdrową i promienną cerę. Tworzy barierę nawilżania skóry, zapobiegając naturalnej utracie wody, utrzymując promienną, orzeźwioną, odżywioną skórę. Formuła delikatnej mgiełki,
która pozwala serum szybko wchłonąć się w skórę. I mamy tutaj główne składniki: woda z róży damasceńskiej, kolagen i kwas hialuronowy. I słuchajcie, to jest jakiś sztos. Zobaczcie, to jest taki dwufazowy płyn. Ja w ogóle wczoraj zobaczyłam, że tutaj mamy brokat. Nie wiem, czy to teraz zobaczycie, ale ona jest cała z takimi drobinkami. Mało tego, psik, 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 nawilża cerę niesamowicie szybko, orzeźwia, więc moim zdaniem ten produkt będzie idealny do stosowania, kiedy będzie ciepło, kiedy będzie upalnie, torpeda. Ale to, jak ta mgiełka pachnie, to jest zapach, który przypomina mi Versace Light Blue. Boże, Versace Light Blue. Versace Bright Crystal. Dolce Gabbana Light Blue. Coś w ten deseń. Ten zapach jest przepiękny. I to są to jest jakiś zapach perfum, podobny, o tak, do jakiegoś zapachu perfum, pomiędzy właśnie Versace Bright Crystal a Dolce Gabbana Light Blue. To jest po prostu niebo. To jest po prostu rozpieszczenie dla waszej cery. Także to była miłość od pierwszego wejrzenia. Przygotujcie się na to, że będzie głośno. Będzie głośno na moim kanale o tym produkcie. Bo tutaj ewidentnie wszystko kliknęło. Naprawdę, tutaj, kochani, wszystko kliknęło. Także to jest taka mgiełka z wodą różaną, z kwasem hialuronowym. Takie serum w postaci właśnie psik-psik. I ma takie piękne, brokatowe drobiny. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale mówiłam wam wczoraj, że ta marka Mary and May coś tutaj chyba będzie też u mnie na czele. Dobrze, o tym powiedziałam, ale jestem tutaj jeszcze po to, żeby pokazać wam, bo dosłownie godzinę temu wszedł kurier z zamówieniem moim z H&M-u i jest to zamówienie tak w głównej mierze, wszystko jest tutaj dla dzieci, troszkę takich wiosennych smaczków dzieciom zamówiłam, także już za sekundkę wam pokażę, bo tak jak mówię, mamy tutaj zamówienie z H&M-u dla Nelci i dla Leo. Także już wam szybko pokażę. Słuchajcie, zamówiłam Nelci też do jej prezentu urodzinowego takie bransoletki. Cen, kochani, nie pamiętam, ale te rzeczy powinny być cały czas teraz na H&M-ie dostępne. Także zobaczcie, zamówiłam jej takie piękne bransoletki. Nelcia uwielbia takie rzeczy i jestem przekonana, że po prostu będzie zachwycona. Wiecie co? Coś tutaj dzisiaj u mnie... Wszystko szwankuje. I światło szwankuje, i jakość szwankuje, i nie wiem, czy w ogóle jest ostrość, czy ja jestem ostra. Coś ostatnio pozmieniałam w ustawieniach, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. No i zobaczcie, no one są po prostu, te bransoletki, przepiękne, także dorzucę jej, były jeszcze naszyjniki, kolczyki, w ogóle mnóstwo fajnych rzeczy, także dorzucę jej to do jej prezentu urodzinowego. I teraz tak, bardzo chciałam zamówić Leo jakąś fajną czapkę z daszkiem i jak zobaczyłam tę, no to mówię, kurczę, ona jest wręcz idealna, czarna, kolor uniwersalny i do tego zamówiłam również bezrękawnik, także za chwilę wam pokażę i zobaczcie, to jest taka zwykła czarna czapka i to jest takie, nie wiem jakie to jest tworzywo, ale takie bardzo mięciutkie, świetne, po prostu świetne, także myślę, że Leo w tej czapce będzie wyglądał rewelacyjnie i to jest, słuchajcie, a to jest właśnie, zobaczcie, ta seria Matka Stara, ja już nie wiem, co to jest za motyw, ale pełno teraz koszulek, piżamek i dodatków właśnie z tej serii w H&M-ie, także taka czapeczka, myślę, że Leo mi się bardzo spodoba, już się nie mogę doczekać, aż dzieci wrócą, bo sobie popatrzą, przymierzą i mam nadzieję, że wszystko będzie im się podobać, wszystko będzie dobre, także taka czapa Leosiowi i bezrękawnik. I słuchajcie, były zielone te bezrękawniki, były niebieskie, ale stwierdziłam, że czarny bezrękawnik będzie pasował do wszystkiego i do różnych bluz, i do koszulek, nie wiem, i do spodni. Także taki zwykły, fajny, czarny bezrękawnik. Zobaczcie, to super, mega mi się podoba. Jest świetny. I to jest na 80 lat i powiem wam, że taki wcale nie jest jakiś ogromny ten bezrękawnik. Także coś takiego. No i jak bezrękawnik Leosiowi, no to też słuchajcie, nie byłabym sobą, jakbym nie zamówiła Nelci. Bo prawda, jakby Nelcia zobaczyła, że Leo ma bezrękawnik, no to... Ale akurat Nelci też brakowało, więc słuchajcie, tutaj Nelci wzięłam rozmiar na 4-6 latek. Piękny. I ten motyw kwiatuszków mamy już w kurteczce z Pepco, tej takiej khaki, którą wam ostatnio pokazywałam. Także bardzo modne są teraz te takie motywy kwiatowe. Tak jak mówię, na 4-6 lat przepiękna, różowa, pastelowa, no po prostu śliczna. Także tak jak mówię, te rzeczy teraz macie dostępne w H&M-ie, więc polecam. To jest to.
Dwie koszulki z krótkim rękawkiem też Chanel ci wzięłam, zobaczcie, bardzo mi się spodobały, też były na jakiejś promocji, także pierwsza jest taka, wszystko jest na 4-6, także fajne i one są takie dość duże, dość luźne, także to jest numer 1 i słuchajcie, to jest numer 2, też świetna, taka zwykła, klasyczna. Zamówiłam też Nelci i Leosiowi jeansy. Nelci wybrałam takie, boję się, żeby tylko nie były za długie i one są, słuchajcie, na 4-5 latek, oczywiście 110 i zobaczcie, są takie świetne, dzwonowate i my mamy, przepraszam, jedne leginsy z H&M-u i słuchajcie, tutaj wszędzie są dobre, ale są za długie i mam nadzieję, dzisiaj przymierzymy, że one jednak nie będą na nią za długie, także zobaczcie, takie piękne z rozszerzonymi nogawkami, takie a la dzwony, na gumeczce, więc tutaj fajnie wszystko, żaden guziczek nie będzie, wiecie, jej przeszkadzał. No i mamy tutaj taki motyw jednorożców. No super! Wydaje mi się, że jak byłam mała, to też takie nosiłam, w ogóle ta moda, no nie, wszystko teraz wraca. Także takie, Leosiowi też zamówiłam takie fajne dżinsy. Leoś to jest taki chudzinka i słuchajcie, ale jest też wysoki, więc 122 byłyby tu wszędzie na niego dobre, natomiast byłyby za krótkie. Natomiast tutaj wzięłam 128, ale mega mi się podoba kolor tych dżinsów, wykonanie tych dżinsów, powiem wam, że wyglądają świetnie. Także wzięłam 128 i mu dzisiaj przymierzę, zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Na długość będą dobre, w pasie nie wiem, w udach też mam nadzieję, że nie będą za szerokie, także coś takiego. W ogóle zauważyłam, że wszystkie dżinsy w H&M-ie około stówki. Ja pamiętam te czasy, jak ja sobie za stówkę kupowałam dżinsy, a teraz prawie wszystkie na dziecięcym dziale właśnie, czy w H&M-ie, czy w Zarze, koło stówy, nie? Nawet czasem ponad stówkę, ale po prostu ten dżins mi się mega podoba, mega. Także dam wam znać, przymierzę dzieciakom. No i słuchajcie, tutaj był dwupak spodenek, też na 128, na 7-8 lat, no i te moim zdaniem są ogromne. Zobaczymy, jak Leo je przymierzy, to jest w ogóle taki inny styl i też jestem ciekawa, jak on będzie w takich spodniach wyglądał. One będą tak, są tutaj na gumeczce, tutaj będą tak się fajnie na dole marszczyły i one były chyba, jejku, nie pamiętam, około 40 zł za dwie pary, są bardzo cieniutkie, bardzo cieniutkie. Do szkoły, bo jakoś tak za bardzo ten kolor w ogóle do mnie nie przemawia. Zobaczymy, ale są duże i jestem właśnie ciekawa. Ale jakbym wzięła 122, to pewnie by były trochę za krótkie, więc zobaczymy. A te takie khaki też, wiecie, takie o, po prostu, do śmigania. I ostatnia rzecz, to są takie adidaski Nelci, rozmiar 29 i ja nie wiem, czy nie będą za duże. One tutaj wyglądają, one chyba 99 zł kosztowały, ale zobaczcie, one tutaj wyglądają po prostu na bardzo duże, więc jestem ciekawa, przymierzymy, zobaczymy. No i zobaczcie, i one prezentują się tak. Śliczne, pastelowe, tylko tak jak mówię, wyglądają na dość duże, ale zobaczcie, one też mają tutaj taką wydłużoną tą podeszwę, także zobaczymy. No jak będą troszkę przyduże, to troszkę na nią po prostu poczekają. Lepiej za duże niż za małe, z takiego założenia wychodzę. Także takie jeszcze pastelowe adidaski kupiłam Nelci. I to wszystko, jeżeli chodzi o mój haul z H&M-u. Dopijam wodę, idziemy zaraz do Thermomixa, wstawiamy zupkę, robimy koktajl, tylko teraz się zastanawiam nad kolejnością. Czy najpierw koktajl? Nie, chyba wiecie co, najpierw zrobię, nie, najpierw zrobię koktajl, tak, a później zrobię zupę i Krzysiek też dzisiaj ma ochotę na obiad na białą kiełbaskę, więc ja zjem sobie pewnie ten krem z rukoli. A właśnie, krem z rukoli, już się wygadałam, także dzisiaj robimy zupę krem z rukoli. Jestem bardzo ciekawa tego przepisu, troszkę go zmodyfikuję pod siebie. Natomiast robimy właśnie ten krem z rukoli, dlatego że moja rukola już jest taka AOO, że trzeba coś z nią zrobić. A Krzysiek jeszcze chce dzisiaj na obiad białą kiełbasę. On ma taką relację z białą kiełbasą, że raz lubi, raz nie. Natomiast z Połem, jak byliśmy ostatnio, właśnie kupiłam białą kiełbasę i jest najlepsza. To zawsze moja mama mówi, że to jest taka biała kiełbasa, jak ona za dzieciaka jadła. Ja też bardzo lubię białą kiełbasę, no ale nie pozwolę sobie ze względu teraz na to, co jem. Także zupa krem z rukoli i biała kiełbasa dzisiaj mojemu mężowi. Nelcia nie przepada, Leoś czasem zje. Dobra, bo się rozgadałam, 13 minut już, także zdrówko. Idziemy do Thermomixa, jeszcze się przebiorę, bo słuchajcie, dzisiaj od rana w moim pięknym szlafroczku. Tak, przywołuję piękną pogodę po prostu. Thank you.
Okej, moi drodzy, zabieram się za smoothie. I tak, dodałam już szpinak, pomarańcze. Co ja tam dodam? Szpinak, pomarańcze już. Dodamy sobie troszeczkę, o, jest moja pomocnica. Dodamy sobie ten imbir z cytryną. Dodam sobie też troszeczkę, o, tutaj mam ogóreczka. Kawałki, dwa takie tego mojego różowego grejpfruta. No i dodamy sobie mango i ananasa. Tak, w środku jest szpinak właśnie i pomarańcza. O tak, to chciałam powiedzieć. Także ja zabieram się za smoothieska. Zdrowy koktajl, zielony, witaminowy. I dodam jeszcze wodę, bo właśnie chcę teraz pić więcej tych, wiecie, koktajli na bazie wody, ewentualnie jakiegoś dobrego soku pomarańczowego, tego specyfiku. Także zabieram się do roboty. No i moi drodzy, powiem wam, że koktajl, zobaczcie jaki przepiękny kolor, polecanko, polecanko. Tak naprawdę wiecie, czyszczenie owoców, czyszczenie warzyw, ale na bazie wody, na bazie pomarańczy właśnie, szpinaku, czerwonego grejpfruta, nie wiem, mango, ananasa, rewelacja. Polecanko. Pycha. Zobaczcie, a tak prezentuje się zupa z rukoli. O tak, myślałam, że to jest krem, ale nie, to jest zupa z rukoli, także lecimy z zupą. Słuchajcie, ta zupa to jest totalny sztos, także polecam wam serdecznie, jest idealna. Krzyśkowi do tego zrobię jeszcze grzaneczkę na tej oliwie truflowej i pokroję w kosteczkę. Można polać oliwą, rewelacja, taki, no... Cudowny smak. Ja zmodyfikowałam troszeczkę pod siebie, ale polecam, polecam. Zupa z rukoli, pychota. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence.